Jestem zaskoczona frekwencją, bo jest wczesna godzina poranna, jest środa, a mamy tu mnóstwo zgromadzonych ludzi, ale to tylko dlatego, że inaczej być nie mogło, kiedy na scenie, na czerwonym dywanie występują przedszkolaki. Słyszymy je w tle, teraz są z wierszem, towarzyszy im aktor teatru Juliusza Osterwy, nasz radny Cezary Żołyński, ale też oprócz tego za chwilę będzie poczęstunek dla wszystkich tutaj odwiedzających. To nasz partner, Szkoła Gastronomiczna, która jest partnerem razem z miastem Gorzów już od kilku lat, partnerem dla gorzowskiego rynku hurtowego. Dzisiaj białe warzywo w odsłonie kremowej, tym razem ciasto z dyni, bo stwierdziliśmy, że jednak przedszkolaki to zupę będą miały za chwilę w swoim przedszkolu, to my ich poczęstujemy czymś słodkim, czyli właśnie, ale żeby był ten akcent rynku lokalnego, to będzie właśnie ciasto z dyni. Za pomidora. A lubisz pomidorki jeść? Tak, bardzo. A znasz jakieś warzywa oprócz pomidorka? Jabłuszko. Żaburaka. A lubisz jeść buraki? Ale takie surowe czy ugotowane? Ugotowane. Za kopra. Co to jest ten koper? Owoc? Owoc? Czy warzywo? Warzywo. Lubię jeść warzywa i owoc. No bo są dobre. A jak będziesz miał do wyboru owoc albo lody, to co wybierzesz? Owoc. Dzieci są dla nas wszystkich ważne. Kiedy mamy budować dobre nawyki żywieniowe i jeśli mówimy o zdrowej diecie, to jest to na pewno dieta, zwłaszcza jesienna, bogata w owoce i warzywa. Chcemy, zresztą za chwilę dzieci z przedszkola wyjadą od nas, tu z ryneczku, od naszych producentów, z owocami do swojego przedszkola na podwieczorek. Chcemy też, żeby te dzieci wracały tutaj, już może nie jako grupa przedszkolna, ale zabierały swoich rodziców, bo w sobotę jest również ryneczek, o czym przypominam, i można tu kupić właśnie produkty na niedzielny obiad, zdrowe. Z racji jesieni, więc zaczęliśmy sezon jesienny, więc zupa z warzyw korzeniowych, z samych białych warzyw korzeniowych, bo krem z dodatkiem tajemniczego składnika. Seler, pietruszka, kalafior, ziemniaki też troszeczkę do zagęszczenia tej zupy. Żeby ją zrobić dobrze, idealnie, wymaga to takiego troszeczkę dłuższego procesu, ponieważ te warzywa na początku trzeba albo podpiec, albo podsmażyć, żeby wydobyć z nich jeszcze więcej smaku. Dopiero później je pogotować, blendować i doprawić odpowiednio. Przygotujemy doświadczenie pokazowe dla naszych najmniejszych uczestników. Pokażemy im, w jaki sposób zmienia się pH i właśnie na podstawie tego soku z kapusty dzieci zobaczą, kiedy jest pH kwasowe, kiedy zasadowe, więc ma to pokazać, bo dzieci najczęściej dobrze odbierają to poprzez właśnie wzrok, dotknięcie, dosypanie czegoś, dolanie. Wiedzą po prostu, jak to się zmienia, więc pokażemy dzieciom, jak się zmienia to pH właśnie na podstawie soku z czerwonej kapusty, jak zmieni się kolor,